jak wygląda budowa drugiej linii metra pod ziemią, a także jak wyglądają nowe pociągi dla metra. Oraz w końcu tramwaj kierunek Winnica będzie mieć połączenie z Modlińską i już 10 stycznia będą jeździć nowe linie autobusowe przez Adama Branickiego oraz Most Południowy. Oraz kto nam składa życzenia świąteczne? O tym nie tylko w piątek w specjalnym wydaniu 24 grudnia. Święta z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Wam znowu i zapraszam Was już teraz na nietypowe wydanie Mniejsza z tym w kategorii Święta z tym. Dziś, jak widzicie, jest piątek, są święta za chwilę, więc ten film Wam się pojawia wcześniej. Później jeszcze się pojawią specjalne życzenia ode mnie i od Sykuta. Jest oczywiście choinka i jest easter egg, który tutaj macie. Zobaczymy, czy ktoś w komentarzach zgadnie z Was, co to tak naprawdę jest. Ale mniejsza z tym, bo już faktycznie przechodzimy do awarii wind na stacjach metra. Awaria wind nie obchodzą świąt i tak nie działają. A między innymi... Tylko jedna winda nie działa podczas świąt z powodu awarii? No nieźle. Metro Marymont to jest winda, gdzie nie działa faktycznie na tej stacji metra. A także modernizacje są na Pole Mokotowskie i dwie na Tatusz Arsenał. Winda przy wejściu numer 4 i winda południowo-zachodnia. Dobra, no to mniej więcej tak to wiemy, jak to wygląda. Kolejne informacje to jest metro. I tutaj najpierw jesteśmy na stronie ZTM-u, bo na stronie ZTM-u więcej opisali nam o metrze niż faktycznie samo metro, ale w dużym skrócie przejdźmy już bezpośrednio do strony metra, bo Wam opiszę na zdjęciach. Jak Wy to widzicie tutaj, no proszę bardzo, tak, jest coraz więcej cegiełek, to jest jedno z przejść na poziomie minus 1 do wszystkich wyjść. Faktycznie cegiełki się pojawiają i jest ich coraz więcej. Ponadto mamy już tutaj, jak widzicie, te części szklane przy miejscach faktycznie chyba, albo to jest gastronomia już, albo tak, to jest gastronomia. Już się zastanawiam, czy to są zejścia w dół, schody. Ponadto prawie w całości jest już gotowy sufit na poziomie peronu. I możecie to zobaczyć, jak teraz widzicie. Jest, tak wygląda. Ja bym się wstrzymał jeszcze z ocenami tego, czy to ładnie wygląda, czy źle wygląda, do momentu, kiedy faktycznie zobaczymy w całości stację, również ze ścianami sterowymi i z peronem, który będzie wyglądać jakoś, a na razie jest to tylko betonoza. Tak jak to widzicie tutaj, faktycznie te cegiełki się już pojawiają. Przy zejściu, przy schodach tutaj ruchomych najwięcej ich jest i to dosyć ładnie wygląda. I to tyle, zdjęć, czekajcie, zobaczmy. Tak, to tyle zdjęć, niestety więcej nam nie dali. No to trudno, musimy się nie cieszyć tym, co dają, bo ja nie zdążyłem pójść na konferencję prasową, ale na kolejną mam nadzieję, że już mi się uda, bo teraz jestem przygotowany na to. Kolejne informacje to jest oczywiście dalej metro, tym razem Skoda Warszawia. Tak, nowe pociągi dla metra już za parę miesięcy w nowym roku powinny się pojawić w Warszawie, ale do tego czasu są testy ich. A jak wyglądają? No, może głównie na tym się skupmy, bo testy to wiecie, testy. Pierwsze co widzimy, to widzimy, że jest jeden wyświetlacz. Nie wiem dokładnie, który to który, ale mamy dwa wyświetlacze. Jeden wyświetlacz będzie na reklamę, drugi na trasy. Najprawdopodobniej, bo zawsze reklamy muszą lecieć, żeby jakkolwiek metro mogło się zwrócić. Ja powiem Wam, że te reklamy dosyć nieźle im zwracają koszty. Ponadto drzwi wyglądają jak w takich trochę starych pociągach, ale na chwilę będzie. Oczywiście są te miejsca, żebyście sobie przyklęknąć, jak to woli. To jest całe miejsce, gdzie będziemy sobie sterować. No nie my, no ale wiecie, jak to wygląda. Dalej, zdjęcia. Przymacie, tak wygląda cały pociąg od boku faktycznie. Tego nawet czego nie widzimy, czyli to wszystko, co jest poniżej peronu. No i miejsce, gdzie skąd jest łapany prąd. Czy tam ja widzę napis przejazd techniczny, a tak go to nie wiem jest. Ale widzicie też, zwróćcie uwagę, jak się otwierają tutaj drzwi. To coś, na co chyba nikt jeszcze nie zwrócił. A mianowicie widzimy taką szparę na górze. W aktualnych naszych pociągach to zupełnie inaczej wygląda i to wszystko jest zamknięte i pochowane. Chyba, że coś w tym elemencie jeszcze będzie zamontowane. Bo jak to tak zostanie jak teraz,
No to nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakoś to mnie to nie przemawia, ale sądzę, że tutaj coś jeszcze będzie zamontowane. Tak wygląda na środku, bardzo jest ładnie to zrobione, że jest taka cała przestrzeń, nie ma tych podłączy na samym środku. Jeszcze, że powiedziawszy, owszem, lubiłem się ich chwytać i byłoby o wiele bezpieczniej, jak one tam były w tym miejscu. Pewnie Metro może jeszcze je zainstaluje, nie wiem, zobaczymy, Metro zawsze instaluje te podłącze, ale jak ich nie ma, to bardzo ładne są zdjęcia i ładnie widać też, jak cały pociąg skręca. Tak wygląda od frontu. No chyba mi się wydaje, że może nie będzie tutaj żadnych zasłon nad tymi drzwiami. No, ale widzicie, od frontu też jest dosyć ciekawe oświetlenie i zupełnie inna twarz pociągu od środku. A, jest po angielsku jeszcze napis, jeszcze nie ma polskiego napisu. No cóż. No i trochę jeszcze zdjęć środka. Oczywiście mamy siedzenia tradycyjne, nie takie jak nowe w nowych autobusach, te ekologiczne. Tutaj metro się nie symuluje. I mamy oczywiście Skodę. I mamy też logo Metra, czyli takie trochę nowości. Będzie łatwo obserwować, że to jest faktycznie Skoda. No i tu mamy jeszcze bezpośrednie na drzwi. Tu widzicie też trochę z bliska, że faktycznie żadnego tutaj schowania nie ma. Zobaczymy jeszcze, czy to faktycznie się zmieni, czy tak zostanie. Dobrze, to było trochę zdjęć z Metra. Jest jeszcze oczywiście film. Do filmu macie link w opisie. Jakbyście chcieli sobie zobaczyć, jak faktycznie ten pociąg jeździ i jego dźwięk, to jest trochę inny i jeszcze według mnie cichszy niż pozostałe pociągi. Metra, czyli wpisuje się do Hyundai w teorii. Ja jeszcze na przykład Hyundai nie miałem okazji bezpośrednio przejechać na dłuższą metę, jak teraz kursuje na 17 w kierunek Winnica. Jeszcze ostatnia informacja, to Metro akceptuje droższy prąd, stawka jest o wiele większa, ale zatem przygotowuje nowe ceny biletów. Najprawdopodobniej zniknie ze sprzedaży bilet 20-minutowy i wtedy faktycznie, no cóż, nie będzie 20. Bo 20 są bardzo tanie i pewnie większość z Was, jeżeli nie korzysta z karty miejskiej, to korzysta z 20. Więc niestety w ten sposób utniemy i podciągniemy sobie koszty za tutaj no, przejazdy, no bo faktycznie wszystko drożeje, a biorąc pod uwagę, że większość naszych pojazdów to jest jednak elektryczne, bo tramwaje, metro, SKM-ki i autobusy elektryczne, wszystko to jest na prąd. Promy to nie są dla prądu, ale promy są bezpłatne tak czy siak, a w autobusy no to oczywiście są spalinowe i część jest na gaz. Kolejne informacje to możecie jeszcze cały czas łapać, znaczy możecie cały czas. Hyundai już zostają z nami, one będą cały czas kursować i już są dwa Hyundai na trasie linii 17, o której wszystko mówię. Tutaj macie, jak to będzie wyglądać 21 grudnia, mamy dziś 24, więc niestety. Ale z tego co mi się wydaje, one tak codziennie będą jeździć, więc może i to faktycznie będzie się zgadzać. Tu macie też pełen wykres do tej strony ze składami, dam wam po prostu link w opisie, bo jest tego no bardzo dużo, bym powiedział. Możecie sobie wszystko tutaj dokładnie znaleźć, gdzie on na danej trasie się znajduje. I polowanie na Hyundai może być jeszcze prostsze. Tramwaj kierunek Winnica będzie mieć więcej sensu. Nie to, że nie ma w ogóle sensu, ale połączenie tramwaju tego z Legionowem na pewno będzie miało większy sens. A biorąc pod uwagę, że ZTM prawdopodobnie planuje przeniesienie wszystkich linii 700 z Nowodworów i również z pętli FSO na Winnicę. Oczywiście to nie jest jeszcze potwierdzone info, ale prawdopodobnie tak będzie. Gdyż pewnie FSO zostawiam jeszcze. No ale to będzie przeniesione wszystko na Winnicę. Tak samo większość autobusów z Nowodworów będzie jechać bezpośrednio na Winnicy oraz nowa linia autobusowa. Prawdopodobnie też powstanie tutaj w okolicy jeżdżąca i będzie jechać na pętlę Winnice oraz no, na Winnicy będzie dosyć dużo nowych linii autobusowych się sporadycznie już pojawiać. Natomiast warto wspomnieć o tym, że faktycznie został już rozpisany przetarg i ogłoszony do tam mniej więcej połowy stycznia, a raczej tej drugiej części połowy stycznia można zgłaszać i będzie powstawać to połączenie Światowida z ulicą Modlińską. Tylko drogowe, oczywiście ścieżki rowerowe również, no przystanki, przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe i tak dalej. I także warto tutaj zwrócić uwagę i nie wiem co nie będą robić przez taki okres czasu, że to połączenie będzie powstawać na przełomie, znaczy nawet nie na przełomie, a na okresie czasu 1,5 roku. To jest bardzo długo. Mniej więcej 2 lata powstawał tramwaj na Winnicę, 2,5. Cała długa to jest odcinek z wielką pętlą, a tu jedno podłączenie będzie powstawało 1,5 roku. No według mnie trochę za długo, ale może dzięki temu i udało mi się zejść dosyć mocno po kosztach, co nie zmienia faktu, że jeszcze bardzo długo będziemy czekać, aż faktycznie autobusy z Legionowa będą mogły tu podjechać. Także niestety domyślam się, że część osób
na studiach nie skorzysta niestety z niego. Chociaż zobaczymy, jak to będzie, ile studiować. Ale mniejsza z tym, a co wam chciałem powiedzieć, to nowy odcinek ulicy Światowida powstanie w sąsiedztwie pętli linii tramwajowej Winnica, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra. I tu chciałem, to podkreśliłem tutaj nawet, jak widzicie w tekście, ponieważ w końcu pierwszy raz chyba ktoś zauważył, że Tarchomin nie jest na Winnicy, że to jest już zupełnie inna część Warszawy. I bardzo dziękuję za to. Także tutaj faktycznie dziękuję wszystkim osobom, które to napisały, że zauważyły tę różnicę. Dobrze, lecimy dalej. Tu jeszcze macie lekki projekt bezpośrednio, jak to będzie wyglądać. No mniej więcej podobny, tylko bardziej schematycznie, jak to będzie. Oczywiście będzie tu pełna sygnalizacja świetna wszędzie. No ale to tak będzie mniej więcej pozostawać. Przy okazji trochę nowych ścieżek rowerowych, ale cały czas za mało według mnie, jak powinno to wyglądać. Dobrze, kolejne informacje. To bliżej Eko Parking Parkuj i Jedź. Tak, to jest faktycznie dobra nowina, że tutaj to będzie powstawać. Całkowicie zielone z deszkami zielonymi nad tym strawką. Zamiast chodnika będzie specjalne tutaj inne elementy, na których będzie się parkować. Stacje ładowania elektryczne, punkty z wodą, które będą właśnie zbierać też deszczówkę i tak dalej. Tego będzie co niemiarę, bym powiedział wam. No ale to jeszcze za jakiś czas będzie faktycznie powstawać, bo jest aktualnie też budowa kolektora Wiśleńskiego, zmiany na Wisłostradzie i tutaj 114, 118 i 185 mają zmianę trasy. Ponadto zostanie uruchomiona nowa linia, nawet nie nowa, a nowe linie autobusowe na trasie Wawer-Wilanów oraz Stregny-Ursynów. Trochę tu pokręciłem, ale Wawer, Wilanów, Ursynów i Ursynów, Wilanów, Stegry. Tak dokładnie. Czyli nowy autobus, który będzie jechać bezpośrednio południowym mostem Warszawy, czy tam Anny Jagiellonki, jak zwał, tak zwał. Znaczy w sumie jedna i druga nazwa jest poprawna. No i od 10 stycznia najprawdopodobniej te linie ruszą. Teraz, żebyście mogli sobie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda, to proszę Państwa, wchodzimy na mapę. To jest trasa linii 319. No i tak, zaczynamy z Międzylesiem, później tutaj jedziemy bezpośrednio obok Centrum Zdrowia Dziecka, które tutaj się w tym rejonie znajduje, obok Warszawa-Międzylesie, dalej Warszawa-Radość, Warszawa-Międzyszyn, później skręcamy, tutaj jedziemy bezpośrednio tą, że też ulicą do Wału, później wzdłuż Wału, kawałek, krótki odcinek, wjeżdżamy na most, przejeżdżamy. Na tym odcinku też warto zwrócić, że nie ma żadnych przystanków. Po czym później zjeżdżamy tutaj bezpośrednio, wjeżdżamy też na miasteczko Wilanów i tutaj dosyć dużo będzie osób pewnie wsiadać, o czym wam jeszcze za chwilę powiem. No i wjeżdżamy nową ulicą Adama Branickiego, robimy tutaj zygzak pod metro Imieli, a następnie zawraca wtedy ten autobus na pętli na Tolin Północny, ale sądzę, że pętla na Tolin Północny powinna powrócić do standardowych rozmiarów i Bazarek powinien zmienić sobie lokalizację, bo aktualnie to ten autobus tam no nie wykręci, tak to powiem. Chyba, że jeszcze jakoś inaczej będzie jechać. Druga linia autobusowa też jest ciekawa. O niej nic nie było, o nim nie było wiadomo. 263 linia autobusowa. I ona jedzie ze Stegny, z przyszłej pętli tramwajowej, tak przy okazji. No tutaj się kręci po Wilanowie oczywiście. Natomiast najważniejsze jest to, że jedzie tutaj przez Zawady i te całe rejony. Zawady dzięki temu będą miały niesamowitą komunikację i szybki dojazd do metra. To według mnie rewolucja w tamtym rejonie. No i ona tu będzie faktycznie kursować. Jednakże przez Zawady nie będzie jeździć zawsze, bo są kursy wariantowe tylko do Powsinka, który według mnie miejsce pętli Powsinek tutaj w ten sposób, bo autobus po prostu będzie tam zwracać na tym rondzie, a to jest najlepsza lokalizacja dla nich. Bo co jak co, Leton to zawsze jest dobrym miejscem do zawrotku, nawet jeżeli to jest prawie że w polu, bo tam mało kto będzie się przesiadać do tego autobusu, no bo tutaj dużo nie ma. Chociaż może ktoś z Konstancina będzie tu wsiadać, nie wiem, to by aż tak daleko jechał z Konstancina, ale jest taka możliwość. Natomiast co jest ważne, to jest to, iż dalej ten autobus będzie jechać Adama Branickiego, wjeżdżać tutaj w Cynamonową, okej, jakoś tutaj tak ją nazwali, niech będzie. I tutaj obok Centrum Onkologii na takiej dosyć ciekawej pętli, po prostu będzie ulicami wykręcać, będzie zawracać. Ciekawe, czy tu zrobią specjalny postój, miejsce postojowe, czy po prostu będzie się zatrzymywać i jechać dalej. Oczywiście również podjeżdża pod stację metro Imielin. Co ważne, są kursy wariantowe od Centrum Onkologii do Powsinek na tej trasie. I czemu na tej trasie? Na tak krótkiej trasie, nie przez całe Zawady. Ponieważ tutaj jest miasteczko Wilanów, a miasteczko Wilanów domyślamy się, że jak zobaczy autobus do metra w 10 minut,
biorę to. Tylko tak jak ja właśnie powiedziałem, zrobi kilkaset albo kilkadziesiąt tysięcy, kilka tysięcy osób, nie kilkadziesiąt, bez przesady, to faktycznie to będzie szał. Wszystko rusza od 10 stycznia, czekamy niezmiernie. Oczywiście nowe linie będą nawet w miarę często kursować. Jakbym znalazł tutaj na szybko, o, co 15 minut będą jeździć autobusy linii 319, a o drugiej linii jeszcze nie mamy szczegółów i jeszcze będziemy się dowiadywać konkretów w najbliższym czasie. Również na jakich przystankach będą się zatrzymywać na żądanie i nie na żądanie. Ale domyślam się, że na prawie wszystkich będą się zatrzymywać, niezależnie czy na żądanie, czy nie na żądanie, bo to nie są linie przyspieszone. Także tak to wygląda. Oczywiście w święta. No i jeszcze ciekawostek, w niedzielę 26 grudnia będzie jeździć linia M, czyli Mikołajkowa. Na stałej trasie, oczywiście historyczna linia z okazji świąt. Stałej trasie. Uwaga, uwaga, zdziwicie się, jak idzie ta linia tramwajowa. Jedzie od Placu Nadorowicza, Grójecką, Aleje Jeleńskie, Most Poniatowskiego, Aleja Zieleniecka, Targowa, Trasa WZ, Marszałkowska, Nowowiejska, Fitrowa, Plac Notowicza. Co nie? To zdziwienie. Oczywiście będą honorowane w nich bilety ZTM, czyli nie jest przejazd w nich za friko. No niestety. Kolejna informacja to komunikacja miejska w okresie świątecznym. No, w dużym skrócie, jeśli chcecie jeździć w święta autobusami, to sobie zerknijcie na tą stronę. Macie do niej też teraz link w opisie i w karcie. A w dużym skrócie to 24 grudnia, czyli w Wigilię, właściwie wszystkie linie jeżdżą jak chcą. Następnie, znaczy no tam po prostu są specjalne rozkłady albo specjalnie poukładane, ale tu jest bardzo dużo wyszczególnionych linii, więc to musicie sobie poszukać własnych. 25 i 26 grudnia, czyli w sobotę i niedzielę święta Bożego Narodzenia również jest dosyć ciekawie. Większość linii nie będzie kursować albo będzie jeździć bardzo rzadko, bo to są linie świąteczne. I każdy chciałby spędzać święta w rodzinnym gronie, również kierowcy autobusów, motorniczowie i maszyniści. 27 i 31 grudnia, czyli w tym okresie do końca roku, będą jeździć pojazdy z dniem powszednim. Autobusy na trasy niektórych linii też nie wyjadą, z czego to widzę. Będą to też, nie będzie też dodatkowych kursów. Zmieniam się rozkłady jazdy niektórych linii. I metro będzie też jeździć jako specjalnie. W Sylwestra metro będzie jeździć przez całą noc. Zawsze chciałem się przejechać metrem o trzeciej nocy. Zawsze. 1 stycznia w nowy rok będzie obowiązywać rozkład świąteczny. 2 stycznia, czyli w niedzielę, również będzie świąteczny. 3 i 5 stycznia będzie w miarę normalnie. 6 stycznia rozkład świąteczny i 7 stycznia, czyli piątek, będzie rozkład sobotni. Tak w dużym skrócie, ale i tak wszystkie linie, znaczy nie wszystkie, tylko część linii ma od tego wyjątki. Także tutaj trzeba tego poszukać. ZD. Jest już nowa sygnalizacja na Placu Bankowym. Tam po przebudowie. No i faktycznie jest ścieżka rowerowa, więc bardzo dobrze. Ten podpunkt został spełniony w moich wymaganiach. Czy się robią większe korki? No na zdjęciach w teorii tak, ale to trzeba samo sprawdzić. Jeszcze może z sykutem tam podjedziemy w sumie i sprawdzimy. No jak widzicie, są nowe światła. Wszystko się świeci, pasażerowie piesi czekają i wszyscy się cieszą. Może poza kierowcami, że mają więcej sygnalizacji świetnej. Kolejne informacje to jest pierwsze oprawy Sawa już świecą w Warszawie, była nawet konferencja. No i tak, koszt operacji z wybudowania tego i zamontowania tych wszystkich opraw na latarniach, które jeszcze nie są LED-owe, bo ZDM LED-uje, to jest ponad 32 miliony polskiego golda. Ale dzięki mniejszemu zużyciu prądu miasta zaoszczędzi rocznie, czyli co roku, 23 miliony polskiego golda. Czyli w pierwszym roku się nie zwrócą, ale w drugim już tak. I to jest strzał. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że liczymy w stawce, która jest aktualnie w grudniu za prąd. Nie tych wyższych, które będą w najbliższym czasie. To też jeszcze taki mały margines. Także prawdopodobnie im po prostu się zrównają te koszty, a nie będą szły pionowo do góry. To jest chyba lepsza nowina. No oczywiście ceny prądu szaleją, tutaj nam ZDM mówi. No i zostały zamontowane, tu mamy wzór kosztów energii, powiększa niestety się. Jak to mniej więcej wygląda, jak teraz to zaczęło szaleć, ale między innymi dzięki temu będzie to trochę to lepiej wyglądać. 21 grudnia, najdłuższa noc w roku, okej. Okay. No i w tym roku to jest 98 tysięcy polskiego golda. Gdzieś zostało zapłacone za najdłuższą noc. Prognozowane w przyszłym roku tutaj spadek byłby taki 57 tysięcy, jeżeli ceny by nie wzrosły.
A jeżeli ceny by poszły wykładniczo, tu mniej więcej tak to jakoś wygląda, na dostawę energii, no to by było 213 tysięcy polskiego golda. No, wszystko zależy od cen prądu, więc tutaj będzie jeszcze pokręcone. Tak wyglądają oprawy Sava, są oszczędniejsze, jaśniejsze, czystsze, łatwiejsze w utrzymaniu i przyjazne dla środowiska, także w skrócie zdemleduje i oszczędza ekologicznie. No i na koniec jeden sondaż mniejszy z tym, bo mało było sondaży w sumie w tym ostatnim okresie. Bo święta, święta. Ja też mam mniej czasu, żeby tutaj wskakiwać, chociaż filmów z południową obwodnicą Warszawy było dużo. O tym jeszcze na sam koniec powiem. No i tak, sondaż mniejsza z tym. Czy twoim zdaniem potrzebna jest tramwaj warszawskim piąta zajezdnia Bambajowa, Annopol? Większość z was, chyba 72%, zwiedziło, iż tak. I drugi sondaż, czyli czy powinien pojawić się przed świętami jeszcze jeden film z Warszawy Zachodniej, który dla was się pojawił wczoraj? No, większość z was stwierdziło, bo aż 47% was, że przed świętami, 27% że po świętach, a nie ma znaczenia 25%. No, to sami ocencie, czy było lepiej teraz, czy później, ale wy i tak możecie obejrzeć to później, tylko wtedy już ten film będzie trochę bardziej nieaktualny. Dobrze, życzenia świąteczne, ale zanim to ja powiem w skrócie taką jeszcze ciekawostkę, co się wydarzyło w poniedziałek. W poniedziałek został otworzony tunel południowej obwodnicy Warszawy. Ja dobiłem live'a z niego. Natomiast co jest ważne i czego wy nie wiecie, to jest to, znaczy przynajmniej część z was nie wie, jest to, iż ja w weekend przez 3 dni byłem w Krakowie, żeby sobie pozwiedzać i pochodzić po różnych rejonach. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeszcze w niedzielę, około 23, dopiero wróciłem do domu. I latałem sobie oczywiście Krakowie. Natomiast obudziłem się tam około 9, 10 w poniedziałek i się dowiedziałem, że o 11:30 jest oficjalne otwarcie tego też, że odcinka południowej obwodnicy Warszawy, że tunel będzie otwarty. I co ja zrobiłem? Szybko się spakowałem, naładowałem telefon i pojechałem, więc wszystko, co widzieliście wtedy, to było po prostu na szalone robione. Więc to, że dźwięk, który podczas był live'a był tragiczny, bo ja to sprawdziłem, no, był tragiczny. No niestety za to was bardzo przepraszam i sądzę, że w kolejnych razie to już tak się nie powtórzy, bo prawdopodobnie dźwięk był zbierany przez moją małą słuchawkę, nie, nawet przez telefon. A poza tym muszę wymyśleć, w jaki sposób będę dla was robić tego typu transmisję na żywo, żeby był dźwięk mój chociaż trochę lepszy, bo to, co było ostatnio, to było po prostu straszne i tragiczne. Ja nawet nie sądziłem, że tak tragicznie to może być słychać, ale też przy okazji zobaczyliście, jak to faktycznie bardzo wiało. Dobrze, no i życzenia świąteczne. Metro nam się oczywiście składa wszystkim nawzajem, wszystkim naszym pasażerom zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym roku. Warszawskie Metro, spółka ZO nam życzy. Dalej mamy tramwaje warszawskie, widzicie, też nam życzą wesołych świąt. Tutaj ładnie z tym faktycznie świątecznym bambajem. Tutaj polecam, szczerze powiedziawszy, żebyście się przejechali, bo w środku pachnie pierniczkami. Ja miałem w końcu okazję się nim przejechać i wchodzi się do niego i się czuje pierniczki, więc no tutaj jeszcze zrobię ten sondaż, który najlepszy jest ten tramwaj. Czy który środek transportu świąteczny jest najlepszy, bo o tym jeszcze zrobimy syku ten film. Następnie życzenia świąteczne od WKD, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, z pomysłości i sukcesów w nadchodzącym nowym roku. Życzy Warszawska Kolej Dojazdowa, także WKD też, tutaj jakaś nowa w ogóle grafika całkowicie. Następnie Kolmas życzy nam nowych świąt i jak najlepszych, tak jak to widzicie tutaj na zewnętrznym obrazku. Jest oczywiście zielona KM-ka, jest choinka i sanie bez Mikołaja. Najprawdopodobniej. MZA też nam życzy wesołych świąt. Wszystkim naszym pasażerom, miłośnikom i pracownikom, naszych przyjaciołom serdecznie życzymy zdrowych, rodzinnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Składa zarząd spółki. No i oczywiście ZZTM nawet tutaj zrobił specjalny film, którego nie polecam do oglądania, bo dźwięk niestety mi trochę wypalił uszy. Bo ja nagrywam w różnych filmach dźwięk, więc akurat tym się znam. Natomiast na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok przyjmijcie od nas serdeczne życzenia wszystkim pasażerom oraz sympatykom komunikacji miejskiej. Składam życzenia spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, pomyślności i sukcesów w nowym roku oraz zadowolenia z komunikacyjnych połączeń warszawskiego transportu publicznego. No a jak otwieracie nowe połączenie przez Most Południowy, to wszyscy będą przeszczęśliwi, zwłaszcza z Wawra i Wilnawa. Dobrze. To było na tyle, z tego mniejsze z tym. Długie wyszło, bo z tego, co na moim zegarku, to jest 29 minut, pewnie wy macie coś około 25. Ale aparat się nie przegrzewa, przynajmniej jeszcze.
więc to jest sukces. Jeśli taki film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć takich więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, dziś jeszcze będą życzenia świąteczne i w dni świąteczne, czyli jutro i pojutrze, będą się pojawiać filmy bez mojego głosu z przelotów nad Warszawą Zachodnią oraz południową obwodnicą Warszawy, ale nad Powem to jest film specjalny, bo to jest przelot bezpośrednio od węzłu Puławska do węzłu Wilanów, prawie bez cięć. Oczywiście z ładnymi przejściami, ale na całej trasie jest przelot, także to Wam może się spodobać. No i później filmów na razie przez chwilę nie będzie. Pytanie jeszcze cały czas jest, co to jest? Zobaczymy, czy ktoś z Was odpowie poprawnie. No i co? Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście życzę Wam już wesołych świąt, ale jeszcze za parę godzin zobaczycie specjalny film z życzeniami ode mnie i od Skuta. Do zobaczenia. Cześć! Święta.